Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia 3 edycji ostateczna, w którym zajmę się kolejnym celem. Olivia już nie żyje, na pewno nie będzie już sprawiać nam problemów, czyli został nam synek Markana. I kto? Bieżące zadanie, maksymalny dochód z biznesów, ale co ono ma? Co ono ma do aktualnego zadania? Maksymalny, jest spoko. To nie jest aktualne zadanie. Aha, dobra, chyba że tutaj nowe Bordeaux. Nie widzę tutaj żadnego zadania, które by podlegało, bo to jest spoko. Ale dobra, pojadę sobie do... Porozmawiamy z Lili o rozbudowie baru. Tam już 69 tysięcy dolarów, to trochę się uzbierało, trochę będę mógł zainwestować w ten bar. To raz. A dwa, będę też miał bliżej do kolejnych znaków, do kolejnych zadań. Czyli podejrzewam, że zadania będą podobne do tych, co musiałem wykonać, żeby pozbawić życia Oliwie i tego Remiego. Czyli wykonać szkody na określoną kwotę. I później zabić jakiegoś tam przydupasa, który rządził częścią dzielnicy, później drugiego, trzeciego. I na końcu przejąć władanie całej dzielnicy, zabijając głównego złego. A że zostało już ich tylko dwóch, także... Wydaje mi się, że już bliżej końca, jak dalej jesteśmy. Aby zakończyć mafię, też nie chcę krakać, bo zaraz ja powiem, że zostało jeszcze z 10 odcinków, a to się okaże, że będzie to ze 30. Dlatego nie chcę nic mówić, bo też wszystko zależy od tego, jak dobrze będzie szło mi oczyszczanie właśnie tych elementów i czyszczenie poszczególnych dzielnic. Zobaczymy, co w ogóle uda się oczyścić i jak będą misje skonstruowane, bo być może na ostatnie dwie twórcy gry przygotowali jakieś niespodzianki, chociaż w to wątpię, na to bym na pewno nie liczył. Raczej obstawiam ten jeden schemat. Tutaj przy ostatnich dwóch to raczej się nie pokuszą na jakieś innowacyjne rozwiązania, ale mniejsza o to. Tutaj gra się w sumie fajnie, także niczego nowego nie potrzebował. Nie potrzebowałbym, żeby było wprowadzane, tylko zaraz bym chciał właśnie zobaczyć, o co będzie chodziło w tej misji, porozmawiać z Lili. Nasz nowy barman, ok. Czyli będę rozumiał, z tego co rozumiem po nazwie, no to będę musiał gdzieś odnaleźć jakiegoś barmana do baru. A oprócz tego chciałbym też rozbudować ten bar. Ale to wszystko zaraz. Zatrzymał sobie auto na pasach. Nie powinno się tak parkować. Ten, kto nie ma prawa jazdy, to niech się nie uczy, żeby parkować na pasach. To tylko gra. Fell at the bar's Reggie, our new bartender. Well, he's supposed to be, but he needs some help dealing with the car he lost in a race. Reggie's all right. Just gets mixed up in mess sometimes. Dobra, porozmawiaj z Reggie, zaraz z nim porozmawiam, tylko chciałbym wziąć sobie apteczkę, to jest raz. Dwa, chciałbym rozbudować sobie bar, to też muszę pogadać z tą ciotką swoją. A teraz tego nie mogę zrobić, okej, okay. Gdzie jest Reggie? To jest Reggie, tak? Reggie, to Sammy's boy, right? Nice to see the place up and running again. Thanks. Now what's this I hear about you losing your car? Got my dumb ass in a pink slip race. White boy named Shorty won her down in the bayou. Okay. If I get your ride back from Shorty, you come work for me? If you win. But Mr. Clay, Shorty will be driving my car. She moves like a goddamn rocket, but that means you can overtake her around the corners. Get yourself something fast that can handle turns. Well, I'll do that, man. Hold tight, Reggie. Get my car back and sure. Rozmawiaj z krótkim, czyli będę musiał znaleźć coś zwrotnego i szybkiego. Się nada? No i znowu będę musiał 1800 metrów przejechać do celu. Jakby krótki nie mógł siedzieć sobie po drugiej stronie ulicy, tylko na drugim końcu miasta. Ale dobra, odegram się i będę mógł rozbudować sobie ten bar w końcu. 69 tysięcy dolarów, to wątpię, żeby to wystarczyło na całkowitą rozbudowę, już kompletną, taką do maksa.
Tyle, ile będę w stanie rozbudować, no to rozbuduję. A później zajmę się kolejnym głównym wątkiem, misją fabularną. Bo te wątki poboczne, to one nawet nie są zaliczane do misji fabularnej. Także zobaczymy. Nie, to auto, którym teraz jadę, to jest ewidentnie nie pasujące do wyścigu. Ono nie jest ani szybkie, ani zwrotne jakoś specjalnie. Nie wiem, czy po drodze tutaj na takich przedmieściach znajdę coś odpowiedniego do wyścigu. No zaraz zresztą zobaczę, może tutaj coś, ktoś się zabłądzi. Raczej nie ma co liczyć na sportową furę na takim wypizdowie. Jeepa nawet nie ma sensu kraść, bo to z nim na pewno nie wygramy ani na zakrętach, ani na szybkość. A skoro auto barmana Reggiego jest jak rakieta, to raczej wątpię, żeby się cokolwiek udało zrobić, chyba że to auto jest szybsze. O, klasa sportowa. Gdzie dzwonisz? Na jaką policję, kobieto? Kto teraz? No. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o świadków. A teraz jedziemy. Serio? Ile kosztuje odwołanie? O, bardzo pięknie, za darmo. Same kapusie tutaj widzą, że ewidentnie pod wpływem emocji zostały zabite, to jeszcze dzwonią i zgłaszają mędy. Dobra, która to ta rakieta? Tu widzę jakieś same porszaki. Gdzie jest krótki? O kurde, to jest ta rakieta? Ty jesteś krótki, czy kto? Dobra, chyba że krótki to jest tam w... O, jest, dobra, krótki jest tam. Nice wheels, man. She just for show? Fuck, son, I'll race you for pinks right now. That's a fine car, son. Can't wait to take it from you. Dwa na dwa punkty kontrolne 10. No zobaczymy, jaka jest w ogóle trasa przejazdu. Wyścigi w mafii nie należą do najprostszych. A widzę, że gość już mnie ładnie odstawił. Uj, brr. Teraz mogę się trochę skupić na trasie, nie muszę się skupiać na wyprzedzaniu go. Dobrze, że mogę używać tej specjalnej zdolności Lincolna. Bo przynajmniej na jakichś ciasnych zakrętach zawsze można uzyskać trochę metrów, trochę czasu, sekund przewagi. Tu jest taki jakiś ostrzejszy zakręt, zaraz zobaczę, jak w niego wejść. Faktycznie na zakrętach go łatwo można odstawić, tylko że on strasznie szybko nie doganie na prostych odcinkach. Faktyczna rakieta, zwłaszcza w tylnym lusterku, tak szybko. Mnie dogania.
Ile jeszcze tych punktów kontrolnych? 7 z 10, okej. Okay. Ostatni punkt kontrolny, trzeba się skupić. O, udało się, dobra. Było blisko. Holy shit, man. You showed shorty. See you at the bar? No doubt. Talk to Miss Lily when you're ready to bring me on. Dobra, czyli teraz do pani Lily muszę się udać. Wyremontuj bar Samiego. Dobra, wyremontujemy. Zobaczymy, jak się sprawuje ta rakieta. ...1800 metrów. No to sporo jeżdżenia będzie. Mam nadzieję, że to nie jest jedyne zadanie, które uda mi się wykonać w tym odcinku, bo chciałbym jednak ruszyć też główny wątek fabularny. Niekoniecznie tylko związany ten z barem i jego rozbudową. Kurde, ale udało mi się wyjść z tego poślizgu. Ja cały czas jadę, bo cały czas gram na realistycznym odwzorowaniu prowadzenia. Chociaż nie wiem, czy w rzeczywistości auta by się tak zachowywały. Chociaż czuć to te momenty, kiedy na przykład wyjeżdżam właśnie z takiej polnej drogi i wpadam na asfalt i na jakiś wybój, to czuć, że auto traci przyczepność, ale to chyba nie jest na takim samym poziomie realizmu, jakby to był jakiś symulator, czy praktycznie odwzorowany poziom prowadzenia pojazdu, bo podejrzewam, że przy takiej prędkości w takim momencie to wylądowałbym już w rowie, na drzewie albo w rzece przynajmniej. A tu nic. No dobra, wracam do baru Samiego i remontujemy. Co się da. Wyświetl ulepszenia, zobaczmy, 35. Odrestauruj podłogę i przemaluj piwnicę, żeby ściągnąć bardziej ekskluzywną klientelę. No to już jest grubo za 35 tysięcy dolarów. To już taka gruba renowacja. No, luksusowo, czy ja wiem. Chociaż może jak na 70 któryś rok, no to może jest faktycznie ekskluzywnie już. Góra na pewno ładnie wygląda. No w tej piwnicy to Donovan mógłby się urządzić. Z zewnątrz jest zdecydowanie ładniej. To na pewno. I nawet ten baner taki Samiego jest dużo lepszy. Tu już wszystko muzyka. Co z muzyki możemy ulepszyć? Mały Ernie. Dobra, tu nie mam wszystkich misji. Piwnica na maksa. Mamy. Reggie to wszechstronnie uzdolniony barman. Okej. Okay. Co za ulepszenia? Więcej ochroniarzy? Czy o co chodzi? Hey, see you got Oscar dressed in all respectable like. 3000 dolarów. Okej, okay, nie jest drogo. He might be too young to remember when Sammy had that mural put up. He was so proud. That mural's gonna let folk remember Sammy. All he did. Mały Ernie odblokowany. Dobra, zobaczmy, czyli teraz będę podzielał w tym odcinku się skupiał na barze Samiego. Jednak mimo wszystko. I know that look. You know little Ernie. We've been talking about his band playing here, but nobody's seen him for 2 days. Word is he likes to smoke a little grass out in the bayou with some white boys. And what I hear, one of them is the Dixie boy you scared off. Shit. Probably laid hands on little Ernie.
Dixie's always trying to send a message. I'll head down to their spot, see if I can catch sight of little Ernie. I'm worried about little Ernie. Go see to him, would you? Udaj się do ćpalni. Nawet nie wiedziałem, że jest takie określenie, ćpalnia. Melina. Coś takiego, no to wiedziałem, ale ćpalnia? Ile to się człowiek dowie z mafii? Dobra, gdzie jest ta apteczka, bo ja chciałem sobie wziąć apteczkę. Druga. I znowu 2600 metrów do przejechania. O Boże. Tym się będzie lepiej jechać, zdecydowanie. Tylko nie zwój na policję, bo cię znajdę i zabiję. O ty mendo, stara. Ja ci dam kapować. No, no gleba. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Dobra, pojedźmy do tej ćpalni, zobaczmy co tam się dzieje. Nawet nie chcę włączać mapy, żeby się nie irytować odległością, ale dobra, włączę. O matko, aż no sam taki dzyndzel. Przez całe to Bayou Phantom będę musiał przejechać, no ale dobra. Jest zrobi raz i to chyba będzie ostatnia misja, jeżeli chodzi o rozbudowę baru samego. Trochę mnie to kosztowało, miałem na początku 69 tysięcy dolarów, po rozbudowie zostało mi 14 tysięcy. Także nie jest różowo, ale zaraz środkuję z hajsu, jeżeli zacznę wykonywać misje fabularne właśnie. Na współpracowników nie ma co liczyć, bo oni się tam tylko kłócą o terytorium. Vito chciał swoją dolę, Burk chciał swoją, Cassandra swoją, chociaż ta Cassandra to mi trochę nie pasuje. O ile na początku gry Cassandra wydawała się taką najpoważniejszą kandydatką do przejmowania tych dzielnic, tak teraz jej takie fanatyczne podejście, że czarni są najlepsi, tam Black Power itp. No to trochę tak zaczyna zajeżdżać takim odwrotnym rasizmem, znaczy no... Nawet nie odwrotnym rasizmem, nie wiem czy jest coś takiego jak odwrotny rasizm, bo rasizm to rasizm w końcu. Ale ona to już jest fanatyczką taką. Trochę za bardzo jej wjechało. Czyli wydaje mi się, że dzielnice pozostałe, które zostaną do rozdzielenia, to będę rozdzielał między właśnie Vito albo Burka. Oni są jacyś tacy bardziej stonowani, jeżeli chodzi o temperamenty. Okej, tutaj chyba widzę jakiś skrót. To oczywiście z niego skorzystamy. Po co jechać naokoło? Dobra, jesteśmy w ćpalni. Ćpuny chyba nie lubią czarnych. To wygląda jak jakiś zjazd południowców, a nie... Oj, oni mieli broń. Proszę, proszę. Będziesz strzelał do mnie? Ok, jeszcze trzech na górze jest. No to są ćpuny, to nie jest takie chyba wielkie wyzwanie. Here, boys.
Serio? Przeżył gościu? You should have listened when I told you not to fuck with me. Can't trust a fucking rat. Uwolnij małego Erniego, tylko gdzie jest mały Erni? To nie jest mały Erni. I znowu południowcy się mieszają we wszystkie sprawy. A to co to było dziwnego? No dobra, to jest lampa. Myślałem, że coś, jakiś achievement czy coś w ten deseń. Dobra, chodź, tu ci płynie, będziesz grał w mojej knajpie. Hey, little Ernie. You alright? Nothing a shot of whiskey won't fix. Tell you what, those Dixie boys had it out for your ass. Yeah, I got that impression. But I told myself, little Ernie, Sammy Robinson's boy won't let you down. Yes, not. You gonna be all right getting home? Yeah. And hit me and the boys up whenever you want us to play at Sammy's. Dobra, no to pora teraz, żeby dali koncert. Zabiorę tylko auto i jedziemy do Samiego. I znowu 2600 metrów do przejechania. Niestety. Trochę dużo jeżdżenia. W jakiejś grze już tak było właśnie, że taka... Ewidentnie było to zrobione na takiej zasadzie, że zapchaj dziura, żeby po prostu nie skończyć fabuły w ciągu 5 godzin, no to twórcy dodali właśnie takie zadania, że trzeba było przejrzeć przez całą mapę, żeby zakończyć grę. Kurde, tylko że na ten moment zapomniałem, jaki ta gra miała tytuł. I to jeszcze takie z dupy były zadania, że właśnie fabularnie nawet nie pasowały umiejscowieniem te zadania, że odbywały się w obszarach takich, które nie pasowały do danego zadania, bo cały na przykład wątek fabularny, który się odnosił do danego obszaru, był rozgrywany właśnie na tym obszarze. A później tak zrobili, że po prostu, żeby wykonać zadanie jakieś dla danego obszaru, z jakiejś frakcji na danym obszarze, to trzeba było przejechać przez cały świat praktycznie. Tylko już kompletnie nie pamiętam, z jakiej to było gry. Na pewno nie w jakiejś grze, którą ogrywałem na kanale. Chyba, nie przypominam sobie. Zresztą w sumie przez ten rok, jak mam kanał, znaczy jeszcze nie mam roku, w kwietniu jakoś stuknie rok, to wydaje mi się, że wcale tak dużo gier nie ograłem. Tam raptem może z 10 playlist mam, może trochę więcej, ale to nie była żadna z tych gier, które właśnie tak usilnie wydłużały fabułę jeżdżeniem między dużymi obszarami, odległościami. Będę musiał sobie zobaczyć w materiałach do strony, bo wiem, że na stronę pisałem właśnie wpis odnośnie tej gry. Może wspominałem coś, będę musiał właśnie sprawdzić w tych materiałach, bo mam wszystko na dysku, na kompie. Ale też mam dosyć mało czasu, żeby tą stronę wykończyć, dokończyć. A na pewno kiedyś ją zakończę. Stronę też w ogóle prowadzę od roku, z czego przez ostatnie pół chyba jest taka niedokończona, wisi w necie. Ale najważniejsze, że rośnie już jej tam widoczność w sieci. To jest najważniejsze na razie, na ten moment. Dobra, remont i bar Samiego. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. Mam 14 tysięcy dolarów. To już chyba będzie ostatnie ulepszenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. $10,000, no to udało się. Czy jest coś jeszcze do ulepszenia, czy nie?
Góra. Pomieszczenia na górze są już dostępne. 10 tysięcy dolarów. Coś jeszcze? Bilard. Kurde, kup piętro poziomu pierwszego. 10 tysięcy dolarów będę przyjął. Dobra, to wiadomo na czym stoję. Wiem, że jeszcze kupę hajsu będę musiał zdobyć, żeby wyremontować cel Barsamiego. A w tym odcinku będzie to wszystko, także dziękuję Wam za uwagę i widzimy się jutro. Na razie, cześć.